Zróżnicowaną ofertę wakacyjną przygotowała dla dzieci i młodzieży Kozienicka Mediateka, mieszcząca się w Centrum Kulturalno-Artystycznym. W tym roku Mediateka postawiła na nowe technologie. Dziś mamy zajęcia z długopisów 3D. Tworzymy rowery, które mam nadzieję będą przypominać dzieciom też o aktywności fizycznej przez wakacje. Ponadto programowanie na hybrydowej grze Scotty Go. Będziemy programować roboty Jimmy Boty, będziemy bawić się naszym najnowszym nabytkiem, czyli grą Gravitrax, a także będziemy przewodzić prąd dzięki zestawom konstruktorskim Makey Makey. Aby wziąć udział w poszczególnych warsztatach, należy się wcześniej zapisać. Na te odbywające się w lipcu nie ma już niestety miejsc, ale jest szansa na zapisanie się na zajęcia sierpniowe. Zostało parę wolnych miejsc na zajęcia sierpniowe, ale jeżeli nie uda się przyjść i skorzystać z naszej oferty takiej zajęciowej, zajęć warsztatów zamkniętych, to wszystkich chętnych i dużych i małych zapraszamy do naszego cyfrowego placu zabaw, który jest czynny w godzinach pracy naszej mediateki, a oprócz tego przygotowałyśmy takie turnieje. Już jutro będzie pierwszy turniej taneczny na konsoli Xbox Just Dance 2021. Ponadto będziemy robić turnieje na najlepszego mistrza kierownicy na konsoli Nintendo. Szczegółowy plan warsztatów prowadzonych w Mediatece zainteresowani znajdą na fanpage'u placówki. Zapraszamy do jej odwiedzenia i skorzystania z oferty Mediateki.